Elo mordy i wariaty. Dziś przepalimy nasze graty. W dzisiejszym materiale przepalanie wąskiego poloneza Karo, zwanego przez nas minusem. W temperaturze chyba minus 9, minus 10 stopni mniej więcej. Taki cold start. Mamy tutaj akumulator od minusa. Jest w reklamówce. Dlaczego? Bo trochę przeciekał. My mu jeszcze dajemy szansę. Sprawdźmy, ile ma volt. Na szczęście jest kolano. Pyk, pyk. I mamy, o kurna, 10,92 V, czyli troszeczkę słabo. Ale na szczęście mamy tutaj prostownik, więc sobie zasilimy wszystko elegancko. To jest minus, tu jest plus, tak, plus na pewno. Dwa razy sprawdzaj, raz podłączaj, pamiętaj. Wtykamy, pyk, odpalamy. I niech się ładuje. Napięcie pomału rośnie. Mamy już 11 V. Przynajmniej miało rosnąć, a nie spadać. Nie wiem, dlaczego zaczęło spadać nagle, kiedy włączyłem kamerę. Wiecie, dlaczego to napięcie było takie niskie? Bo nie włączyłem, kurna, do prądu. Tutaj jest psyczek elektryczek i zamiast go włączyć, kurwa, to wyłączyłem. Ach, ten to ma łeb oczywiście. Dobra, dajemy czasu. Niech sobie dopyrga i zobaczymy, co dalej z tematem. Dobra, teraz jesteśmy już w pełnym składzie. Mamy 15,38 V, tak jak widać na załączonym obrazku, więc możemy odłączać ładowanie. Powiem ci tak, to już jest spoko akumulatorze, jak on jest na tyle lekki, że ja go sobie tak trzymam w ręku i trzymam, i trzymam, i trzymam, i trzymam. Nie wskoczyło. Nie musi. No szkoda tej, kurwa, obejmy. I Achtung? Jak zwykle nic, to nie ma żadnego alarmu, który by, kurwa, miał ten iskrzyć, jarać, czy nie wiem, wyć. 10,82 V, bardzo dobre, kurwa, napięcia. To będzie całkiem śmieszne, powiem ci. Filtr paliwa jest mokry, więc zobaczymy, czy zagada łajza. Próba numer dwa. No, studio. To nowy rekord. Ja go kiedyś zażnąłem do 6 V. Tam 7. Ale 5 to nowy rekord. No to chłopcy i dziewczęta, wiemy, co robić. Kolejny rok, kolejne cold starty. Tym razem Bella zrobiła nas w kozła i nie daje sobie otworzyć drzwi. Na siłę nie będę tam pchał, ale widzicie, nie wchodzi, więc... O, to kiedyś kupiliśmy do minusa. Japończycy na to mówią nakedashi, czyli skończyć w środku. Mimo zapryskania odmrażaczem, Bella dalej robi nas w kozła. Więc trzeba po prostu starą, dobrą, sprawdzoną metodą. Za pomocą zapalniczki. Ogólnie jest minus 10, a jak to przy któryś ten dawno, dawno temu cold starcie, ktoś napisał, że mecy, jakby to było minus 50. Ja do dziś pamiętam ten komentarz. Ale na szczęście to nie jest plus i klamki wyłamki, tylko to jest normalny minus. O. Nie jest najcieplej. Na szczęście mamy palnik. Muszę sobie rączki podgrzać troszeczkę. Hej, ho, do pracy by się szło. U, ten jest za gruby troszeczkę. O, o właśnie. Palce. Polonez ma wiele zalet, w tym kilka plusów. Jednym z nich jest ten na akumulatorze, tak? 3, 2, 1. Brak ładowania? Jak zwykle mi ta ostrość, kurwa. 13,6. 14 V, no w sumie widzę to na wyświetlaczu, czyli ładowanie jest. Powiem ci, że jest tak zimno, że chyba
urna smar w obiektywie zamarza, bo tak ciężko się kręci. Chyba zawory do regulacji. MR Service, pozdrawiamy. Czasem trzeba przepalić bestię. No, auto znaczy, nie może być tak, że auto stoi cały czas nieprzepalane. Najlepiej, żeby to w ogóle jeździło, tak? No bo grab, który stoi, to niestety również się zatraca. Biodegradacja trwa. Ale nie będziemy nim jeździć w posolonych drogach. No chyba między staniem a i takim właśnie cyklicznym przepalaniem, a jazdą po zasolonych drogach, to wybrałbym, kurna, żeby on po prostu stał pod kocem, trzymany i raz na jakiś czas przepalany i tyle. Na te 2-3 tygodnie go przepalić, to jest świetni ludzie. Środek zimy, on tu stał, on tu stoi od miesięcy niejeżdżony, no bo wiesz, sól, to nichuja nie wolno. Człowiek trochę się stęski. Ja nim lubiłem sobie tak, wiesz, raz na jakiś czas do pracy pojechać i tak dalej. W końcu skurwysyn ma LPG. Teraz bardziej responsywny. Tu. Pierwszy film, pierwsze posiedzenie w minusie w tym roku. Dobra, słuchajcie, tak w dużym skrócie. Minus przepalony po mniej więcej 2 miesiącach stania. Jak odpalał, tak odpalał. Widać było to na filmie. Niestety akumulator od minusa, właściwie to od czerwonego, polone za kombi, jest już całkowicie zdechły i czeka na wymianę. Raczej Podnał na nim się po 6 latach. Tak, po 6 latach i to takiego ostrego, często gęsto zażynania. Raczej go nie weźmiemy na kolejny złombol. Na pewno czekamy na minus 17, żeby zmieniać płyn chłodniczy, ale to w innym polonezie. No i to w sumie tyle w tym dzisiejszym materiale, bez zbędnego pierdaczenia i wywiasów innej wszelkich maści. Dzięki za obejrzenie tego chyba nudnego materiału, ale przynajmniej nudnego w naszym stylu, jaki by nie był. No i to tyle, no kurde, sobie tu dłużej przedłużać, tak? No i widzimy się, słyszymy się w następnych materiałach. Następne będą lepsze, może ciekawsze nawet. Albo gorsze. Ale nie obiecujemy. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Ho. Cześć.